Krzysztof Zygmunt Binder, drezdeński kompozytor i instrumentalista. Zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z twórczością i życiem Krzysztofa Zygmunta Bindera, drezdeńskiego kompozytora i instrumentalisty. Urodził się w 1723 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych. Jego rodzicami byli Johann Gottfried i Dorothea Elisabeth Binderowie. Ojciec był znanym muzykiem za czasów Fryderyka Augusta II Wettyna. Grał na oboju, trąbce oraz kotłach i związany był zawodowo z drezdeńskim dworem muzycznym. O życiu Krzysztofa Zygmunta Bindera wiadomości jest właściwie niewiele. W wieku 19 lat po śmierci ojca został wysłany przez Fryderyka Augusta II na naukę do 73-letniego wówczas Pantalona Hebenstreita, kompozytora, skrzypka, bardzo cenionego organisty, mistrza tańca oraz konstruktora udoskonalonych cymbałów, które stworzył około 1700 roku. Grając na tym instrumencie zdobył tak wielkie uznanie, że otrzymał zaproszenie, by wystąpić przed królem Ludwikiem XIV w Wersalu w roku 1705. Jak podaje na swojej stronie internetowej Michael Cole, najwyraźniej muzyk przeszedł samego siebie, skoro król zauważył, że powinien się nazywać nie Pantalon, lecz Pantaleon. Stąd ludzie wierzyli i wierzą do dziś, że Pantaleon to prawdziwe imię Hebenstreita, ale to błędna informacja. W wykładzie będę posługiwać się jego imieniem i równocześnie nazwą instrumentu pochodzącą od imienia, które brzmi Pantalon. Forma ta używana była w przytłaczającej większości starych dokumentów. Pantalon Hebenstreit od roku 1705 koncertował na swoich udoskonalonych cymbałach, odnosząc wielkie sukcesy na najważniejszych w tym czasie dworach Europy, m.in. w Dreźnie, Paryżu i Wiedniu. Chciał mieć wyłączność na ten instrument w Saksonii, dlatego postarał się o królewski zakaz budowania przez Gottfrieda Silbermana reprodukcji swojego prototypu. Zanim przedstawię sylwetkę Krzysztofa Zygmunta Bindera, przyjrzyjmy się teraz dokładniej instrumentowi o nazwie Pantalon. Pantalon, zwany latającymi młoteczkami, wzbudzał sensację w całej Europie. Brzmiał potężnie jak orkiestra. Miał około 3 metry długości i posiadał od 185 do 276 strun. Instrumenty te były bardzo zróżnicowane. W zależności od modelu występowały różne konfiguracje strun. Mogły być ze stali, mosiądzu, metalu lub jelitowe, dzięki czemu te udoskonalone cymbały brzmiały bardzo kolorowo i barwnie, również z uwagi na dwa rodzaje pałeczek, którymi na nich grano. Mogły być one twarde, zrobione z surowego drewna, kości lub rogów, oraz miękkie, pokryte cienko skórą, wełną lub też innym materiałem. Pantalon dysponował możliwościami dynamicznymi. Johann Mattheson napisał, że jego ambitus sięgał od E kontra do E trzykreślnego, czyli 5 oktaw. Ale dolna decyma od E do G miała tylko diatoniczne dźwięki. Siegbert Rampe we wstępie do klawierszule Daniela Gottloba Türka z 1785 roku napisał: do jednej ze specjalnych form fortepiano Türk zalicza pantalon, instrument ze strunami jelitowymi, prawdopodobnie w kształcie prostokąta. Przypuszczalnie prosty mechanizm uderzający został wyposażony w pozbawione pokrycia skórą młotki bez efektu tłumienia, co najwyraźniej powodowało wytworzenie bogatego w rezonans jasnego dźwięku, podobnego do cymbałów lub talerza perkusyjnego. Na temat tego instrumentu pisali także m.in. Johann Kuhnau, Johann Nikolaus Forkel, Charles Barney czy Heinrich Christoph Koch. Wielu XVIII-wiecznych autorów podaje, że gra na pantalonie była trudna, a koszty utrzymania tego instrumentu bardzo wysokie ze względu na struny jelitowe, które mogły pękać z wielką łatwością, a pozyskanie nowych było sporym wydatkiem. Ponadto, jak napisał Michael Cole, lekcje z Hebenstreitem były bardzo drogie, a czas potrzebny do opanowania instrumentu długi. Każdy uczeń musiał posiadać własny pantalon, zbudowany wedle wzoru jego twórcy, co było kolejnym ogromnym wydatkiem.
Tego typu przeszkody zainspirowały budowniczych, by stworzyć instrumenty mające takie same możliwości brzmieniowe. Przypominały one klawesyn. Posiadały klawiaturę i nazywano je hammerwerk, hammerpantalon, klawisymbel, damur, cymbalklawir, pantalon. Dzięki temu zakres umiejętności każdego kompetentnego muzyka grającego na instrumentach klawiszowych pozwalał również na grę na takim pantalonie. Gwarantowało to większą popularność i sławę tych instrumentów i stwarzało możliwość uzyskiwania dużych dochodów jego budowniczym. W Leipziger Post Zeitung z 1731 roku pojawił się opis bardzo znanego pandalonu, który wykonał Walfried Ficker z Zeitz. Była to reklama właśnie takiego instrumentu, który imituje efekty uzyskane przez Hebenstreita. Instrument nazwany został cymbelklavier. Miał on formę 16-stopowego klawesynu z 4 chórami metalowych strun, które uderzane były od góry młoteczkami zakończonymi materiałem z kości lub rogu. Instrument dysponował specjalnym rejestrem obsługiwanym przez pedał, przy użyciu którego umieszczana była na strunach warstwa materiału. Prawdopodobnie był to sposób Fickera na uzyskanie miękkiego brzmienia, przypominający wymianę młoteczków Hebenstreita. Instrumenty te zyskały aprobatę muzyków. Swoją siłą przewyższały najgłośniejsze klawesyny. Niestety nie zachowały się żadne egzemplarze tego modelu. Około roku 1750 pantalon w związku z wieloma swoimi odmianami mógł oznaczać cymbały albo instrumenty klawiszowe. Niektóre przypominały klawesyny, inne miały pionową formę jak klawicyterium. Później pojawiły się także mniejsze wersje o kształcie prostokąta, podobne do klawikordu lub szpinetu. Posiadały podwójne młoteczki dla każdego klawisza, wykonane z drewna i obleczone materiałem. Działały przy pomocy dźwigni ręcznej. W XVIII wieku, szczególnie w latach 1730-1800, powstawało wiele wynalazków, które były próbą udoskonalenia instrumentów już znanych. Pewnego rodzaju eksperymentem i szukaniem nowych możliwości brzmieniowych, dynamicznych czy wyrazowych. Wiązało się to z coraz większą popularnością stylów galant, empfindsamkeit, sturm und drang, które miały poruszać i wzbudzać emocje. Wiele instrumentów przejściowych posiadało nazwy nadawane przez swoich budowniczych, niekiedy bardzo wymyślne. Miało to przyciągnąć klientów. Były to m.in. pantalon, pandalong, pantelong, bandalon, pandaleon, pantalon klawir i wiele innych. Ich podstawowe cechy były analogiczne do cech cymbałów Hebenstreita. Twarde i miękkie młoteczki, imitacja brzmienia jelitowych strun uzyskiwana przez przyciskanie miękkich materiałów do końcówek metalowych strun oraz, co bardzo istotne, brak tłumików. Instrumenty tego rodzaju pojawiały się w całych Niemczech po 1760 roku w wielu regionalnych odmianach. Michael Kohl wyjaśnia to bardzo czytelnie. Zachowało się wiele takich instrumentów i często można bardzo łatwo odróżnić je od fortepianów. Podczas gdy fortepiany posiadają tłumiki dla każdej nuty, czasem za wyjątkiem najwyższego rejestru, pantalony z założenia nie mają ich wcale. Podczas gdy fortepian ma młoteczki pokryte miękką skórą lub filcem, młoteczki pantalonowe są z reguły twardsze, wykonane często z surowego drewna, z możliwością modyfikowania brzmienia poprzez umieszczanie miękkiej skóry lub tkaniny pomiędzy młoteczkiem a struną. To znaczy poprzez moderator, taki jak wprowadzano w wielu wiedeńskich fortepianach po 1785 roku. Niektóre instrumenty wyposażone są w lepszy system, składający się z dwóch zestawów młoteczków, twardych i miękkich, do wyboru. Po trzecie, pantalon posiada rejestr modyfikujący barwę dźwięku, którego efekt brzmieniowy porównywany jest często do harfy lub lutni. Miękka tkanina, wełniany materiał lub
polerowana skóra jest przyciskana do końcówki każdej struny. To tłumi wyższe tony harmoniczne i redukuje pogłos. Notabene fortepian w rozumieniu Cristoforiego i współczesnych pianistów nie wymagał żadnych rejestrów. Michael Cole napisał dalej, że korzystając z tych trzech cech, grając na klawiaturze, ma się środki potrzebne do odtworzenia wszystkich brzmieniowych efektów cymbałów Hebenstreita. Są struny metalowe i jelitowe. Są twarde i miękkie młoteczki, czasami w formie osobnych młoteczków umieszczonych obok siebie i wybieranych ręcznie operowanym rejestrem, a w innych przypadkach poprzez imitację z wykorzystaniem moderatora. I przede wszystkim istnieje ciągły pogłos. Twórcy takich instrumentów nie instalowali tłumików, nie dlatego, że nie wiedzieli, jak je zbudować, lecz dlatego, że instrumenty te z założenia powinny były mieć tę specjalną dźwięczność, którą Hebenstreit opracował do uzyskiwania tak niecodziennego efektu. Zatem jeśli instrument posiada klawiaturę, struny i młoteczki, to może to być fortepian lub pantalon. Jeden z ostatnich instrumentów klawiszowych zbudowanych w tradycji pantalonu, najprawdopodobniej chodzi o instrument nietłumiony, został wykonany przez Friedricha Heinzelmana w Eberdingen w 1819 roku. Oprócz Christliba Zygmunta Bindera, uczniem Hebenstreita, który został wysłany przez dwór wiedeński do Drezna, aby uczyć się gry na pantalonie, był Maximilian Hellmann. Po powrocie przyczynił się on do spopularyzowania tego instrumentu, który cesarz bardzo polubił. Zachowało się w Wiedniu 5 utworów Maximiliana Hellmana. W trzech wykorzystuje pantalon, nazywając go salterio. Miał on funkcję zarówno instrumentu akompaniującego, jak i wykonującego wirtuozowskie partie solowe. Utwory na pantalon pisali ci, którzy na nim grali. Kolejnym uczniem Hebenstreita był Johann Baptist Gumpenhuber, który także po pobycie w Dreźnie wrócił do Wiednia i tam koncertował. Na pantalonie grali też Johann Baptist Schmidt, Georg von Reiter, Johann Kunau. Wróćmy teraz do bohatera wykładu, Christliba Zygmunta Bindera. Lekcje muzyki, które pobierał u Hebenstreita, z pewnością zawierały oprócz nauki gry na pantalonie również podstawy kompozycji. W roku 1751 Binder otrzymał posadę pantalonisty w drezdeńskiej dworskiej kapeli. Pantalon wykorzystywano w orkiestrze okazjonalnie. Gra na tym instrumencie nie była aż tak satysfakcjonująca dla Bindera. Bardziej interesowały go klawesyn i organy. Według informacji zawartych w pracach ówczesnych muzyków i podróżników Charlesa Barneya i Ernsta Ludwika Gerbera, około 1750 do 1755 roku Binder rozpoczyna naukę gry na tych instrumentach. Można przypuszczać, że jego nauczycielami byli Johann Christoph Richter, organista dworski, albo Konstantin Józef Weber, organista w katolickim kościele dworskim. Z pewnością Binder opanował grę doskonale, bo po wojnie siedmioletniej, która miała miejsce od 1756 do 1763 roku, otrzymał angaż jako organista i klawesynista w drezdeńskiej kapeli, co przy jej renomie było wielkim wyróżnieniem. Dodatkowo po śmierci Konstantina Józefa Webera w roku 1764 objął stanowisko drugiego organisty w katolickim kościele dworskim. Niestety, w związku z bardzo trudną powojenną sytuacją finansową kraju, jego pensja w tym samym roku została znacznie zredukowana. Po kilku latach, nie mogąc utrzymać siebie i rodziny, został zmuszony do upomnienia się o podwyżkę, o czym świadczy jego list skierowany do księcia elektora saskiego, Fryderyka Augusta III, znajdujący się w zbiorach Sächsisches Hauptstaatsarchiv w Dreźnie. Wielmożny książę, czcigodny panie, do czcigodnego księcia. Niniejszym pragnę zapytać, z jakiego powodu z mojego uposażenia, wynoszącego 700 talarów,
w roku 1764 pozostawiono mi 300 talarów. Od wielu lat kamerorganist miał pensję większą niż 600 talarów, a ja od 5 lat w miesiącach letnich sam pełnię te obowiązki. W obecnych czasach wzrosły koszty mieszkania i życia do tego stopnia, że utrzymanie się za tę płacę jest niemożliwe. Korzystając z nadarzającej się sposobności, zwracam się do czcigodnego księcia o wypełnienie danych mi przyrzeczeń podczas przekazywania Waszej Książęcej Mości koncertów przed 2 laty oraz w zeszłym roku z okazji obejmowania władzy. Niech Bóg da Wam długie, szczęśliwe rządy. Chciałbym również uprzejmie przypomnieć oraz pokornie prosić o dodatek do mojej płacy, który dałby mi dużo radości. Dzięki szczodrości Waszej Książęcej Mości byłbym w stanie z większym zapałem sprawować moje powinności wynikające z mojej służby. Oddany i uniżony sługa czcigodnego księcia, pokorny i posłuszny Christlieb Zygmunt Binder. Drezno, 31 grudnia 1768 roku. W zapiskach kapeli pochodzących z lat 1764, 1766, 1778, 1782 oraz 1783 Binder określany był jako organista. Pantalon nie był już tam wspominany. Zdaniem Heinricha Fleischera prawdopodobnie zrezygnował on z gry na tym instrumencie. Niemniej, po przeczytaniu pochodzącego z roku 1770 listu Bindera skierowanego do Fryderyka Augusta III, stwierdzić można, że nie jest to prawdą. Binder przyznaje w nim, że w swoim mieszkaniu ma pantalon i w dalszym ciągu ćwiczy grę na nim oraz pragnie nadal spełniać życzenia elektora i koncertować przed nim na tym instrumencie. Wielmożny książę, czcigodny panie. Do czcigodnego księcia. Ja, uniżony sługa, zgodnie z Waszej Książęcej Mości rozkazem, gram i poszerzam wiedzę o powszechnie znanym i rzadko używanym instrumencie muzycznym – pantalonie, co powinno być uwzględnione w moim uposażeniu. Dlatego też uprzejmie donoszę, iż mój poprzednik, pantalon Hebenstreit, otrzymywał 1200 talarów, a ja dostawałem tylko 700 talarów rocznego uposażenia, które w roku 1764 zostało mi zredukowane. Sztuka i studiowanie to wielki wkład pracy. Obecnie żyję z 300 talarów i potrzebuję dodatkowych 200 talarów, które są mi niezbędne. Zatem stanowi to 500 talarów rocznego uposażenia, o które uprzejmie proszę. Zgodnie z Waszej Książęcej Mości, czcigodnym słowem, danym mi wielokrotnie podczas dedykowania Waszej Książęcej Mości moich koncertów klawesynowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o dodatek do mojego uposażenia, który by mnie bardzo ucieszył. Ja przez te całe 6 lat, czyli od roku 1764, w związku z tym instrumentem, pantalonem, z powodu konieczności wynajmowania dodatkowego pokoju muszę płacić gospodarzowi o 30 talarów rocznie więcej niż poprzednio. Gdyby Wasza Wysokość zechciał przyznać mi 500 talarów rocznej pensji, byłby to dla mnie najwyższy zaszczyt i mógłbym znów, co w przeciwnym razie będzie niemożliwe, zgodnie z Waszej Książęcej Mości intencją, bawić go wciąż grą na pantalonie, stawiając się na każde życzenie. Oddany i uniżony sługa czcigodnego księcia, pokorny i posłuszny, Christlieb Zygmunt Binder. Drezno, 26 stycznia 1770 roku. Christlieb Zygmunt Binder miał opinię wspaniałego instrumentalisty i mimo reorganizacji kapeli wiążącej się ze skierowaniem przez Johanna Gottlieba Neumanna starszych muzyków na przymusową emeryturę, jako jeden z nielicznych pozostał w zespole. W roku 1787, po śmierci Petera Augusta, zajął jego miejsce. Otrzymał tytuł Kurfürstliche Kammer- und Kapellorganist oraz funkcję pierwszego organisty w Hofkirche.
Dwa lata później, 1 stycznia 1789 roku, Christlieb Zygmunt Binder zmarł. Kolejnym dworskim organistą został jego najstarszy syn August Zygmunt, który był również bardzo cenionym kompozytorem. Młodszy Karl Wilhelm Ferdinand Binder był dworskim kopistą oraz weimarskim wykonawcą instrumentów muzycznych. Specjalizował się szczególnie w budowie harf. Z dokumentu zatwierdzonego przez tajne kolegium finansowe wynika, że August Zygmunt, obejmując stanowisko po ojcu, otrzymał uposażenie w wysokości 500 talarów rocznie, o które upominał się i najprawdopodobniej pozyskał już Christlieb Zygmunt Binder. Do tajnego kolegium finansowego. Binderowi przyznaje się uposażenie w wysokości 500 talarów. Tym samym przyznajemy przyjętemu na miejsce po zmarłym Christliebie Zygmuncie Binderze, organiście naszej dworskiej kapeli, Augustowi Zygmuntowi Binderowi uposażenie w wysokości 500 talarów rocznie. Zatwierdzone przez tajne kolegium finansowe. Drezno, 7 marca 1789 roku. Heinrich Fleischer w książce Christlieb Zygmunt Binder mit 74 Notenbeispielen und einem thematischen Verzeichnis sämtlicher Werke przytoczył wypowiedzi ówczesnych teoretyków, m.in. Ernsta Ludwika Gerbera, Johanna Georga Menzela i Johanna Nikolausa Forkela na temat Christlieba Zygmunta Bindera. Gerber napisał, że Binder rozpoczął naukę gry na instrumentach klawiszowych późno, a mimo tego uznawany jest za jednego z naszych największych organistów i mistrzów gry na klawesynie. Menzel stwierdził, on jest sławny z powodu siły swych umiejętności w grze na organach i klawesynie. Forkel wielokrotnie wymieniał Bindera jako jednego z listy sławnych wirtuozów i dodał, że jest już od dawna znany jako solidny klawesynista, jak również dobry organista. W roku 1772 zagrał w katolickim kościele dworskim na organach Zilbermana dla Charlesa Barneya, wywierając na nim bardzo duże wrażenie. Barney napisał wtedy: zagrał 3 czy 4 fugi w sposób niezwykle pełny i mistrzowski, świetnie używając pedału. Według Barneya grał również doskonale na klawesynie. Christlieb Zygmunt Binder jako kompozytor tworzył głównie sonaty i koncerty klawesynowe, doprowadzając je do takiego poziomu, że zdaniem Heinricha Fleischera oprócz Karla Filipa Emanuela Bacha nikt go nie prześcignął. W zawartym Wochenliche Nachrichten und Anmerkungen, die Musik betreffend, w wykazie członków kapeli z 1766 roku, Johann Adam Hiller obok nazwiska Christlieba Zygmunta Bindera umieścił następującą notatkę. Znany z dużej liczby utworów, między innymi na klawesyn, zapalony i pełen wyrazu kompozytor. Za jego życia pisano o nim niewiele. Głównie chwalono go za grę na klawesynie i kompozycję. Richard Engländer, niemiecki muzykolog, kompozytor i klawesynista działający w XX wieku, w książce Die Dresdner Instrumentalmusik in der Zeit der Wiener Klassik uznał, że Binder miał w drezdeńskim kręgu taką pozycję, jaką Karl Philipp Emanuel Bach w Berlinie. Współcześnie podobnego porównania do Karla Filipa Emanuela Bacha użył również Gerhard Poppe. Stwierdził także, że Christlieb Zygmunt Binder w zestawieniu z twórcami z północnych i środkowych Niemiec był jednym z najbardziej oryginalnych kompozytorów muzyki instrumentalnej w latach 1750-1780. Podobnie oceniła go również Beata Strużyńska. W książce Drezdeńska sonata na instrumenty klawiszowe w drugiej połowie XVIII wieku napisała: obecnie Christlieb Zygmunt Binder jest uważany za najciekawszego kompozytora drezdeńskiego drugiej połowy XVIII wieku. Ta pochlebna ocena wydaje się być zasłużona. Dorobek kompozytorski Bindera jest imponujący. Składają się nań utwory orkiestrowe, kameralne, solowe na klawesyn. W
Wątpliwego pochodzenia jest sześć lekcji na klawesyn zawierających sonatę G-dur. Kwestią problematyczną jest autorstwo preludiów napisanych na organy lub klawesyn, wydanych w sześciu zbiorach, po 12 w każdym. Na pięciu pierwszych zbiorach widnieje napis Die Signor Binder, na szóstym natomiast Die C.S. Binder. Za kompozytora wszystkich sześciu zbiorów preludiów Heinrich Fleischer uważa Augusta Siegmunda, syna Christliba Siegmunda Bindera, powątpiewając w autorstwo ojca. Przeciwnego zdania jest Eberhard Hoffmann, który w pierwszym tomie Orgelmusik der Klassik und Frühromantik, preludia z szóstego zbioru, przypisuje Christlibowi Siegmundowi. Christlib Siegmund Binder był kompozytorem nietypowym wśród innych artystów drezdeńskich, którzy skoncentrowani byli głównie na muzyce kościelnej i operze. Skupił się wyłącznie na komponowaniu muzyki instrumentalnej, tworząc głównie utwory na klawesyn, będące dla niego najważniejszym instrumentem. Zapraszam do wysłuchania jego piątej sonaty Amol, opus pierwsze, ze zbioru Sei sonate per il cembalo, która składa się z trzech części. Grave allegro, un poco adagio e grazioso oraz allegro assai e scherzando. Pierwsza i trzecia posiadają formę zbliżoną do sonatowej, natomiast druga utrzymana jest w formie suitowej z elementami przetworzenia. Pierwsza część poprzedzona jest wolnym wstępem grave o budowie dwuczłonowej, wewnętrznie skontrastowanej. Pierwszy siedmiotakt posiada charakter uwertury francuskiej. Odcinek drugi to część arpeggiowa w stylu bardzo ekspresyjnego preludium niemenzurowanego, w którym główną rolę odgrywa czynnik harmoniczny. Kompozytor wykorzystuje czterodźwięki zmniejszone oraz septymowe jako szereg dominant wtrąconych, który umożliwia przejście przez odległe tonacje. Najwyższe dźwięki akordów tworzą w tym odcinku opadającą chromatycznie melodię. Zawiera ona duży ładunek emocjonalny i kontrastuje z lekkim i pogodnym tematem pierwszym allegro o zupełnie odmiennej fakturze. Jest to ciekawy przykład końca stylu barokowego i narodzin nowej estetyki, stylu galant. W przetworzeniu wykorzystującym elementy allegra i grave widoczna jest praca tematyczna i przetworzeniowa. Następująca po nim repryza jest niepełna, nie zawiera bowiem tematu pierwszego. Druga część, un poco adagio e grazioso, utrzymana jest w formie zbliżonej do suitowej z elementami przetworzenia. Posiada symetryczną budowę fraz i zdań, co jest typowym elementem stylu galant. Występujący we wszystkich ogniwach formy ruch triolowy scala ją. Natomiast duża ilość ornamentów, motywy westchnieniowe, rytmy punktowane oraz lombardzkie mają na celu podkreślenie melodyjności i ekspresji. Część trzecia, allegro assai e scherzando, podobnie jak pierwsza, zbliżona jest w budowie do formy sonatowej ze względu na występowanie wszystkich ogniw i ich wewnętrzne powiązania oraz całościowe przekształcenia. Rozpoczyna się w sposób bardzo charakterystyczny dla Bindera, rozłożonym akordem w zdwojeniu oktawowym, powtórzonym następnie o oktawę niżej. Jest to część bardzo efektowna, żywiołowa i pełna dowcipu, co wyraża się m.in. poprzez wirtuozowskie przebiegi gamowe, mocne uderzenia akordów i wiele zdwojeń oktawowych. Podobnie jak w części pierwszej, repryza jest również nieregularna, nie posiada łącznika, a temat pierwszy jest skrócony. Ciekawym elementem są figury hoketowe, polegające na naprzemiennej realizacji pojedynczych dźwięków przez obie ręce. Thank you.
Thank you.
2014 roku ukazał się po raz pierwszy w historii fonografii nagrany przeze mnie dwupłytowy album Sei Suonate per il Cembalo opus 1 Christliba Zygmunta Bindera. W 2017 roku została wydana książka mojego autorstwa Stylistyczna różnorodność w twórczości Christliba Zygmunta Bindera na przykładzie zbioru sonat klawesynowych opus 1 między barokiem a klasycyzmem. Na podstawie tego zbioru sonat omówię stylistyczną różnorodność w twórczości kompozytora. W sonatach Christliba Zygmunta Bindera dostrzec można wiele eksperymentów w obrębie tego gatunku, dzięki czemu wyróżniają się one dużą oryginalnością. Kompozytor łączył w swojej twórczości wiele kierunków i stylów. Z jednej strony sięgał jeszcze do korzeni barokowych, z drugiej prezentował już formę sonaty klasycznej. Zdaniem Heinricha Fleischera, styl klawesynowy epoki baroku, wzbogacony dodatkowo o nowe elementy i środki wyrazu stylu galant, osiągnął w twórczości Bindera najwyższy stopień rozwoju. Podsumowując stylistyczną różnorodność w twórczości Christliba Zygmunta Bindera na podstawie zbioru sonat klawesynowych opus 1, warto jeszcze raz podkreślić wielość elementów występujących w jego utworach, co znacząco wpływa na oryginalność kompozycji. Z epoki baroku Binder przejął formę suitową poszczególnych części, formę fugi, nawiązywanie do formy preludium niemenzurowanego, uwertury francuskie i koncertu barokowego oraz stylizację tańców. Stosował również fakturę polifoniczną lub polifonizującą oraz techniki kontrapunktyczne. Wykorzystywał charakterystyczne dla baroku progresje, figuracje melodyczne połączone często z ornamentami, motywy westchnieniowe oraz niesymetryczną budowę odcinków. W niektórych częściach można zauważyć nawiązywanie do nastroju tonacji opisanych przez Johanna Mattesona. Natomiast ze stylów galant, Empfindsamerstil, Sturm und Drang oraz klasycznego zaadoptował formę zbliżoną do sonatowej lub sonatową, fakturę homofoniczną oraz charakterystyczny dla tego okresu rodzaj figuracji gamowych i pasażowych w szerokim ambitusie. Krzyżowanie rąk, mikstury tercjowe i sekstowe, bardzo dużą ilość zdobień, jak również bas Albertiego. Widać też symetryczność fraz i zdań, objawiającą się często w budowie okresowej, a także wielką ekspresję i uczuciowość, podkreślaną poprzez zmiany faktury, tempa, rodzaju ruchu, charakteru, rejestrów oraz użycie ciekawych i zaskakujących zwrotów harmonicznych. Celnie scharakteryzował to Heinrich Fleischer, uznając, że Binder zaskoczył swoimi sonatami ówczesną publiczność, która dostrzegła, że jego utwory w sposób wyrazisty przedstawiają namiętności oraz rzadko spotykany u innych kompozytorów ogień. Tym samym można zauważyć w jego twórczości wyjście ponad to, co przeciętne, modne i konwencjonalne. Także Otto Schmidt podkreślił dużą różnorodność, którą wykazują dzieła Bindera, łączące w sobie polifonię stylu organowego na równi ze stylem galant. Zawierają także elementy pasji i namiętności. Dlatego gazeta Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffen nazwała go porywczym kompozytorem. Annegret Rosenmüller uznała również, że Binder przyczynił się do rozwoju kunsztu muzyki klawesynowej w środkowych Niemczech, łączącego w sobie z jednej strony żywe podejście do formy, głębię wyrazu, a z drugiej technikę gry odpowiednią dla tego instrumentu. Ponieważ dojrzałe życie Christliba Zygmunta Bindera przypadło na okres panowania rządów Fryderyka Augusta III, chciałabym przedstawić dokładniej muzyczne upodobania tego władcy. Po śmierci Fryderyka Augusta II tron elektorski objął jego najstarszy syn Fryderyk Krystian, ale niespodziewanie zmarł już w grudniu 1763 roku. Po śmierci Fryderyka Krystiana Saksonią w latach 1763-1768 w imieniu Fryderyka Augusta III administrował jego brat Ksawery. Z uwagi na brak funduszy radykalnie zredukował skład dworu i jego program artystyczny. A jednak już w kilka lat po wojnie, pomimo że nadal brakowało w Dreźnie mieszkań i żywności,
potrzeby ducha traktowane były co najmniej na równi z potrzebami ciała. O tym świadczyć może między innymi fakt wybudowania teatru przeznaczonego dla niższych sfer. Beata Strużyńska, zajmująca się twórczością sonatową w Dreźnie w drugiej połowie XVIII wieku, oceniła: wydaje się, iż to właśnie wtedy Drezdeńczycy zapisali najpiękniejsze karty w swej historii i wykazali, że ich miasto rzeczywiście zasługuje na określenie siedziba mus, bo jest nią niezależnie od stanu finansów państwa. Miało to miejsce za rządów syna Fryderyka Krystiana, Fryderyka Augusta III, który tytuł elektora saskiego miał już od roku 1763 i panował jako elektor do roku 1806. Kiedy Saksonia stała się królestwem, został pierwszym królem saskim. Za regencji księcia Ksawerego i rządów elektora Fryderyka Augusta III Saksonia była dobrze administrowanym i bogacącym się państwem, które zyskało na zerwaniu unii personalnej z Polską i odsunięciu się od wielkiej polityki europejskiej. Kraj szybko dźwignął się ze zniszczeń spowodowanych wojną siedmioletnią. W kwestii powrotu do Unii Fryderyk August III bezskutecznie próbował odzyskać dla rodu Wettynów koronę polską. Wprawdzie konfederaci barscy zaproponowali mu ją już w roku 1771, ale elektor wówczas jej nie przyjął. Postawił warunek, że zgodzi się, gdy poprosi go o to cały polski naród. Gdy w roku 1807 zostało powołane księstwo warszawskie, Napoleon oddał je we władanie królowi Saskiemu. Tym samym Fryderyk August III sprawował urząd księcia warszawskiego w latach 1807-1815. Przebywając w Polsce rzadko, miał ograniczony wpływ na tutejsze rządy. Za jego czasów w życiu artystycznym zaczęto popierać rodzimą twórczość. Na scenę dworską wprowadzone zostały sztuki w języku niemieckim. Rozpoczął się też okres przełamywania dystansu między dworem i mieszczanami. Elektor liczył się z gustem poddanych, nie narzucał im, tak jak poprzedni władcy, swoich upodobań. Fryderyk August III cenił przede wszystkim muzykę instrumentalną, wykonywaną in officiel und privatissime. Skłaniał się bardziej ku operze buffa, inaczej niż jego dziadek, który ukochał wielką włoską operę. Obok twórczości kameralnej przywiązywał dużą wagę także do muzyki kościelnej. Życie koncertowe na dworze drezdeńskim wyglądało inaczej niż za jego poprzedników. Miało charakter bardziej osobisty. Otto Schmidt, pisząc na ten temat, stwierdził: symptomem tego czasu stało się przejście od reprezentacyjności baroku do intymności rokoka. Muzyka dworska i miejska oddziaływały na siebie wzajemnie. Działo się tak przede wszystkim za pośrednictwem rozwijających się tzw. kółek muzycznych, w których muzykowali profesjonaliści i amatorzy w domach i na dworze. Beata Strużyńska w książce Drezdeńska sonata na instrumenty klawiszowe w drugiej połowie XVIII wieku napisała: z jego panowaniem, chodzi o Fryderyka Augusta III, pojęcie Drezna jako centrum kulturalnego przestaje być utożsamiane z kulturą dworską. O wielkim zamiłowaniu władcy do muzyki i jego artystycznym talencie świadczy przede wszystkim znajomość literatury muzycznej, bardzo dobra umiejętność odczytywania partytur oraz studiowanie i opracowywanie utworów na instrumenty klawiszowe. Dla Fryderyka Augusta III kompozytorzy pisali i aranżowali utwory na jeden lub dwa instrumenty klawiszowe. Trudnił się tym przede wszystkim Peter August, a po jego śmierci Józef Schuster. Ten pierwszy odegrał szczególną rolę w życiu muzycznym władcy. Oprócz tego, że komponował i wyszukiwał najciekawszą literaturę muzyczną, dokonywał wspólnych z elektorem opracowań partytur, przechowywanych do dziś w Sächsische Landesbibliothek w Dreźnie. Również razem z nim muzykował. Peter August posiadał tytuł Directeur de Plaisir, nadany przez elektora, w związku z czym był odpowiedzialny za dworską muzykę kameralną i kościelną oraz za zdobywanie nut z różnych ośrodków.
Twórczość z innych krajów europejskich prawdopodobnie docierała do Drezna dzięki wydawnictwu Breitkopf. Dla muzyków przyjeżdżających do miasta i mających możliwość zaprezentowania tu swych dzieł organizowano koncerty z kapelą dworską. Fryderyk August III powoli odbudował orkiestrę, stopniowo ją powiększając. Miało to miejsce, gdy kapelmistrzem został Johann Gottlieb Neumann. Jacek Staszewski w książce pod tytułem Wettynowie napisał: jak dawniej dwór korzystał z usług nadwornych kapelmistrzów i kompozytorów tworzących dzieła operowe i koncertowe. Drezno odwiedzili Wolfgang Amadeusz Mozart i Ludwig van Beethoven, który zatrzymał się w hotelu de Pologne i po zaprezentowaniu się w domach saskiej arystokracji na koniec trafił do zamku, gdzie wysłuchał go sam elektor. Wspomniany tu hotel de Pologne był ulubionym miejscem koncertowym. W tym czasie wzrosła znacznie rola instrumentów klawiszowych, nie tylko na dworze, ale również na terenie miasta. Coraz większą popularnością zaczął cieszyć się fortepian. Modne było granie solo na cztery ręce oraz na dwa instrumenty klawiszowe. Dokonywano więc aranżacji koncertów, symfonii, kwartetów smyczkowych na cztery ręce lub na dwa instrumenty klawiszowe. Na dworze Fryderyka Augusta III sławę zaczął zdobywać również Christlieb Zygmunt Binder, przyczyniając się znacznie do rozwoju muzyki instrumentalnej. Binder zadedykował księciu tria klawesynowe, podkreślając wielkie zdolności i umiejętności władcy w grze na tym instrumencie. Poświęcił mu również 6 divertimenti na klawesyn oraz 18 koncertów klawesynowych w roku 1767 z okazji jego 18 urodzin. Dokonywał także transkrypcji nie tylko swoich utworów, ale też innych kompozytorów na jeden lub dwa instrumenty klawiszowe. Katalog muzycznej biblioteki Fryderyka Augusta III składał się z 4 działów, w skład których wchodziły muzyka instrumentalna, kościelna, opery oraz balety. Zawierał również zbiory jego matki, Marii Antonii Walpurgis z domu Wittelsbach. Władca posiadał w swej kolekcji m.in. 343 utwory klawesynowe. Najliczniejszą grupę muzykaliów stanowiła twórczość kompozytorów drezdeńskich, w tym najwięcej, bo aż 35 utworów Christlieba Zygmunta Bindera. W zasobach bibliotecznych znajdowała się również literatura twórców ze szkoły berlińskiej: Karla Filipa Emanuela Bacha, Karla Heinricha Grauna, Christopha Nischelmana i Wiedeńskiej, Franza Antona Hofmeistera, Georga Christopha Wagenseila oraz innych kompozytorów: Wilhelma Friedemana Bacha, Johanna Christopha Bacha, Józefa Haydna, Ignaca Pleyela i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na dworze Fryderyka Augusta III wykonywano również utwory takich kompozytorów jak Johann Friedrich Reinhardt, Georg Simon Löhlein, Franciszek Benda, Johann Wilhelm Hessler, Johann Schobert, Jan Wacław Stamitz, Johann Franz Sterkel, Jan Krtitel Wanhal, Jan Antoni Korzeluch oraz Karl Dieters von Dietersdorf. XVIII-wieczne Drezno z pewnością można określić mianem europejskiego ośrodka kultury. Mimo trudności związanych z prowadzeniem międzynarodowej polityki oraz zniszczeń w wyniku wojny siedmioletniej, dokładano starań, aby życie kulturalne miasta stało na bardzo wysokim poziomie. Dzięki osobistemu zamiłowaniu i zaangażowaniu panujących, program kulturalny i artystyczny dworu oraz miasta był starannie określany i przestrzegany. Miało to również wielki wpływ na życie i twórczość Christlieba Zygmunta Bindera. Od wielu lat zafascynowana jestem muzycznym światem stworzonym przez Christlieba Zygmunta Bindera. Bez wątpienia warto sięgać do dzieł z bogatego dorobku kompozytora, gdyż stanowią one wyjątkowe zjawisko w historii muzyki. Zainteresowanych odsyłam m.in. do dwupłytowego albumu nagranego przeze mnie: Christlieb Zygmunt Binder, Sej Słonate per il Cembalo, op. 1, książki Paulina Tkaczyk,
Stylistyczna różnorodność w twórczości Krisliba Zygmunta Bindera na przykładzie zbioru sonat klawesynowych op. 1 między barokiem a klasycyzmem oraz do najnowszej płyty z utworami kameralnymi Krislib Zygmunt Binder sonaty Divertimento, którą nagrałam przy udziale Bogumiły Gisbert Studnickiej i Karoliny Jesionek. Podczas tego nagrania wystąpiłam w podwójnej roli, grając zarówno na klawesynie, jak i flecie traverso.